Poranne pytania Radia Olsztyn, Andrzej Piedziewicz. Witam Państwa. Dziś łączymy się z posłami zasiadającymi w Sejmowej Komisji Finansów Publicznych. Są z nami w kolejności alfabetycznej. Pozwolę sobie panów przedstawić. Pan poseł Janusz Cichoń, Platforma Obywatelska. Dzień dobry, panie pośle. Witam. Dzień dobry państwu. I pan poseł Jerzy Małecki, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry państwu. Panowie, ustawy podatkowe z programu Polski Ład, które teraz są w konsultacjach społecznych, spotkały się z krytyką ze strony przedsiębiorców, to tego akurat można się było spodziewać, ale także ze strony Konferencji Episkopatu Polski. Duchowni boją się zwiększenia obciążeń podatkowych, no a problem dotyczy likwidacji możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku PIT. To zacznijmy od pana posła Jerzego Małeckiego. Czy pan spodziewał się krytyki spraw podatkowych ze strony duchowieństwa? Nie spodziewałem się, ale zapoznałem się z tym listem przewodniczącego Komisji Episkopatu Polskiego, pana biskupa Gądeckiego, który tam stwierdził, nie krytykując zmiany podatku, tylko zarzucił rządowi polskiemu, iż w zgodzie z konkordatem takie zmiany powinny być konsultowane z Kościołem katolickim oraz z innymi związkami wyznaniowymi. Ja myślę, że jest czas konsultacji do 31 sierpnia, i myślę, że te konsultacje także z Kościołem katolickim oraz ze związkami wyznaniowymi zostaną przeprowadzone. Ja tutaj nie widzę większego zagrożenia dla kościołów, że proboszczowie, wikariusze będą płacili większe pieniądze, większe podatki do budżetu. Pan poseł Janusz Cichoń, pana zaskoczył list Konferencji Episkopatu Polski? Niespecjalnie mogę powiedzieć, biorąc pod uwagę, że wiemy wszyscy doskonale, że Kościół księża potrafią dobrze liczyć. I wbrew temu, co mówił PiS, jeśli chodzi o rozwiązania podatkowe w Nowym Ładzie, nie wszyscy, a znaczna część polskiego społeczeństwa na tych rozwiązaniach, które PiS zarysował, bo szczegółów w dalszym ciągu, przypomnę, nie znamy i ciągle mamy jakieś deklaracje o tym, że średnia klasa będzie miała jakąś specjalną rekompensatę, której póki co nie ma. O, zdaje się, że księża to ta średnia klasa właśnie około 5000, 5700 pewnie tyle oni zarabiają. No wobec tego oni na tych rozwiązaniach potencjalnie tracą. Rozwiązań tych awaryjnych póki co nie ma. A warto zwrócić uwagę, że najbiedniejsi tracą, wbrew temu, co mówił PiS, bo ci, którzy pracują na częściowych etatach, najniższe emerytury, które nie płacili ludzie żadnego podatku, a dzisiaj będą musieli zapłacić składkę zdrowotną. Tak to wygląda. Mamy nowy liniowy podatek obciążający i przedsiębiorców, i ryczałtowców, i ludzi na karcie. Mnóstwo ludzi na tych rozwiązaniach traci. Protezy, które PiS deklaruje, gdzieś są zupełnie w chmurach. To tak jak z innymi deklaracjami PiS-u. Do tego dochodzą gigantyczne straty po stronie samorządu, co oznacza obniżenie jakości usług publicznych, być może ich ograniczenie, bo żadnej rekompensaty za ubytki w dochodach nie ma. Natomiast budżet państwa z rachunków, które mamy, zarobi parę miliardów złotych na tej reformie, na której wszyscy Polacy mieli skorzystać. No, to pytanie do pana posła. Mamy sporo zamieszania, ale no, coraz więcej dowodów na to, że z tej chmury deszcz niestety środków dla Polaków, Polek żaden. Pytanie do pana posła Jerzego Małeckiego. Czy Prawo i Sprawiedliwość, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości będzie obstawał przy proponowanych dotychczas rozwiązaniach podatkowych, czy jednak coś się może zmienić w tych ustawach podatkowych związanych z programem Polski Ład? Kilka dni temu takie nieoficjalne informacje pojawiły się na temat tego, że wymiar tej składki zdrowotnej miałby zostać zmniejszony i to dość znacznie zmniejszony, przy czym nadal miałaby być ona nieodliczana od podatku. Czy pan zna już może jakieś szczegóły, czy wie pan, co będzie dalej z tym projektem? Absolutnie zgadzam się z tym, co mówił przede mną pan poseł Cichoń. Jest to, są to nieprawdziwe informacje. Jeżeli w kieszeniach Polaków zostanie rocznie 14 miliardów złotych, to jaka to jest strata do Polaków? Jeżeli podwyższamy kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych rocznie, czyli 2,5 tysiąca dla emerytów, jaka to jest strata dla Polaków? Jeżeli podwyższamy drugi próg podatkowy do 120 tysięcy złotych, jaka to jest strata do Polaków? Teraz tak. My chcemy to, żeby Polacy płacili jak najmniej. Zresztą tak wynika z naszych wyliczeń, że 90% emerytów
skorzysta na tych zmianach. Oczywiście kilka procent, ale nie liczni. Ci, którzy zarabiają, czy osiągają emerytury 12, 13, 14 tysięcy złotych, wtedy faktycznie zapłacą troszeczkę więcej. Pozostali zapłacą mniej. Tak samo ci wszyscy, którzy są na umowach o pracę, powinni skorzystać. Wyliczyliśmy, że 19 milionów osób w Polsce skorzysta, ewentualnie będzie to neutralne, ten Polski Ład dla nich. Także tutaj ja uważam, że Polski Ład to jest wielka, wielka szansa dla Polski, dla Polaków. Czyli zmian nie należy się spodziewać? Panie redaktorze, szanowni państwo, tak jak powiedziałem, konsultacje trwają do 31 sierpnia. W tej chwili to jest bardzo mocno konsultowane ze związkami przedsiębiorców, z różnymi grupami społecznymi. Ja nie wiem, jaki faktycznie końcowy efekt będzie tego 31 sierpnia i jaki projekt wpłynie. Mam nadzieję, że właśnie, ja jestem pewien, że właśnie te konsultacje spowodują to, że projekt, który wpłynie pod obrady Sejmu, będzie korzystny i akceptowalny przez zdecydowaną większość społeczeństwa. Panowie, jaki będzie polityczny... Gdyby patrzeć netto na podatki dochodowe, to rzeczywiście co nieco zostaje. Ale panie pośle, pan zapomina o tym, że wprowadzacie nowy podatek tak naprawdę. Zamieniacie składkę zdrowotną na podatek liniowy od wszystkich dochodów. I także ci, którzy dzisiaj nie płacili podatku dochodowego, bo odliczali składkę, zapłacą 9%. Panie także pośle, ci najniżej zarabiający, bo to nie będzie już podatek dochodowy, tylko składka zdrowotna w formule tak naprawdę podatku. I teraz ten bilans, o którym pan mówi, pan go zafałszowuje, bo podatkowo to rzeczywiście będzie korzyść, ale składka wzrośnie i per netto tak naprawdę podatnicy na tym tracą. A strata samorządów będzie gigantyczna. I tu jest kłopot. Zafałszowujecie rachunki dobrze, to dajmy i próbujecie panu... robić dobrą minę do złej gry. Sięgacie do kieszeni Polaków po raz kolejny i to widać. Napędzacie przy tym inflację. Drożyzna już naprawdę jest gigantyczna. Dobrze, panie pośle, bo inflacji to już naprawdę nie zdążymy omówić. Obniżacie przez podwyższanie podatków. Panie pośle, to pan poseł Jerzy Małecki, proszę odpowiedzieć. Po pierwsze tak, zaproponujemy, żeby ci, którzy boją się, że będą płacili duże podatki, żeby przeszli na ryczałt, będzie wprowadzona ulga dla ryczałtowców, to zapowiadał pan premier Morawiecki. Absolutnie zgadzam się z tym, że samorządy na tym stracą. Ja tylko przypomnę, że w tym roku przeznaczyliśmy dodatkowo dla samorządów Fundusz Inwestycji Lokalnych 13 miliardów złotych. Dodatkowo w tej chwili rozstrzyga się na pierwszy nabór na program inwestycji strategicznych. To jest dodatkowo 20 miliardów dla samorządów. W tym programie zostało złożonych prawie 8 tysięcy wniosków na kwotę 93 miliardy. 20 miliardów w pierwszym naborze zostanie przyznanych samorządom. Ja tylko mam pytanie. Jak Platforma Obywatelska rządziła, to faktycznie oni zaproponowali obniżenie wieku emerytalnego. Obniżenie zasiłku pogrzebowego. Podwyższenie tak, podwyższenie VAT-u, podwyższenie właśnie wieku emerytalnego. Jeszcze jedna rzecz. Przecież Platforma Obywatelska zaproponowała bardzo fajny program socjalny, 500+. Tak mówił pan przewodniczący Tusk, że u pani Kopacz leżał ten projekt. Także to, co mówi pan poseł Cichoń, absolutnie nie ma się jak z rzeczywistością. Dobrze, panowie. 1000 złotych na każde dziecko do roku życia to była nasza zmiana. Tak. Pierwszy krok tak naprawdę brawo. W reformie polityki społecznej. Było I tak. Głosu, to. Brawo. Oczywiście... Sam pan mówi brawo, tak było. Na więcej w tamtym czasie. To był pierwszy krok w 2014 roku. A w tej chwili mówicie o tym, że głosowaliście. Absolutnie. Tak natomiast, panie pośle. Że byliście za Polskim Ładem, a nie jesteście. Dobrze, panowie, jakie będą polityczne konsekwencje tych ustaw podatkowych z Polskiego Ładu? Bo kiedy Polski Ład był prezentowany w maju tego roku, on się wydawał takim mocnym uderzeniem programowym. Natomiast teraz coraz więcej słów krytyki. Czy Polski Ład, a konkretnie te ustawy podatkowe, nie okażą się politycznym obciążeniem dla Prawa i Sprawiedliwości? Pan poseł Jerzy Małecki, jak pan to ocenia? Nie odbije się to wam czkawką? Absolutnie. Trzeba odkłamywać to, co mówi opozycja, tak jak ja w tej chwili to robię. Z uwagi na to, że opozycja mówi o tym, że to jest takie złe, sami rządząc nie zrobili nic dobrego dla Polski. Te zmiany, które my tutaj proponujemy, tak jak powiedziałem, 90% emerytów, prawie 19 milionów Polaków zyska na Polskim Ładzie. Samorządy nie stracą na tym, a także zyskają. Dodatkowo jeszcze, skąd o tym nie powiedziałem, dodatkowo będzie według algorytmu, dodatkowo na następny rok przeznaczone 8 miliardów złotych pieniędzy dla samorządów. Także myślę, że Polacy będą
będą zadowoleni. Jeszcze raz mówię, trzeba odkłamywać nieprawdę, które sieje totalna opozycja. No, PiS sieje nieprawdę. Janusz Cichoń. Wystarczy zobaczyć, ile dróg zbudowano za naszych czasów, ile za waszych czasów. Dwa razy więcej Panie za nas. Zgadzam się z panem, proszę zobaczyć, ile jest. Wystarczy zobaczyć, ile zabierało państwo z każdej złotówki wypracowanej przez Polaków. 32-33 grosze za naszych czasów, ponad 40 groszy za waszych i jeszcze wam mało. 300 miliardów tylko w poprzednim roku zadłużenie. Wyprowadzacie pieniądze poza budżet, zadłużacie Polskę, wprowadzacie nowe opłaty, podatki. Panie i pośle, inflacja wynosi 5% oficjalnie GUS-owska. Tak, no. To są wasze szczytowe osiągnięcia. No. Polski los widać, że ze sporymi emocjami. Panowie, tutaj musimy postawić kropkę. Posłuchajcie, co mówią ludzie. Posłuchajcie nawet tego, co mówią księża. No. Jak już tu musimy innego nie postawić kropkę. Myślę, że z obydwoma panami jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać o Polskim Ładzie. Otóż panowie, jak widać, są bardzo w temacie. Jeszcze raz, tu stawiamy kropkę. Pan poseł Janusz Cichoń, Platforma Obywatelska. Dziękuję. Pan poseł bardzo. Jerzy Małecki, Prawo i Sprawiedliwość. Obaj dziękuję panowie, bardzo. Członkowie Sejmowej Komisji Finansów, byli gośćmi porannych pytań Radia Olsztyn. Dziękuję panom bardzo.